symbolem wręcz niemieckiego okrucieństwa w czasie Powstania Warszawskiego stał się pułkownik Oskar Dirlewanger. Idealnie się na taki symbol nadaje. W odróżnieniu od Hańca Reinfarda, on był żołnierzem, ale to nie zmieniło jakby jego cech patologicznych. Był to sadysta o patologicznych skłonnościach. Lubił wypić, lubił kobiety, a im młodsza, tym bardziej je lubił. Pożyczał służbowe samochody i je rozbijał po pijaku. Taki człowiek, ale oddany sprawie narodowego socjalizmu niemieckiego. Więc chociaż skazywany na różne kary więzienia i odsiadywał, zresztą pokornie się z tym godził, to później mu te wyroki cofano. Na pierwszym etapie podbojów europejskich w wykonaniu Hitlera nie był jeszcze tak potrzebny, ale jak już się wojna zaczęła, no to sobie przypomniano o nim. I on zresztą też przypominał o sobie, bo on ewidentnie chciał w wojnie uczestniczyć aktywnie. Przywrócony do służby otrzymał zadanie dosyć ciekawe, mianowicie miał ze skazanych na obozy koncentracyjne kłusowników stworzyć wyborową jednostkę snajperską. Wszystko nam pasuje, prawda? Kłusownicy, czyli strzelcy wyborowi, a Dirlewanger ma ich wyciągnąć z obozów, obiecać im żołd, ułaskawienie w razie dobrego sprawowania. Przede wszystkim wolność, możliwość strzelania, tym razem nie do zwierząt, ale do ludzi. Taki epizod z jego pobytu na terenie okupowanej Polski, jak on był w Lublinie. Co się tam działo? To on ze swojej kwatery to zrobił dom, w którym się wszystko co najgorsze dzieje. Od lubieżności poprzez alkohol. O Dirlewangerowcach mówi, że oni nie chodzą trzeźwi. Że oni po prostu non-stop alkohol, non-stop wyuzdanie. I łącznie z tym, że zabijanie siebie nawzajem, bo jak któryś tam mu podpadał, czy się wychylał, to on tak samo zabijał jak każdego innego. To był ten poziom ludzi, nie? To już zdemoralizowanie do szpiku. Trzon tych oddziałów Dirlewangera stanowią rzeczywiście wyciągani z obozów koncentracyjnych przede wszystkim kłusownicy, ale również ludzie pozbawieni skrupułów. Bo jakby drugą kategorią chętnie przez Dirlewangera z obozu wyciągano są sutenerzy, czyli ludzie, którzy nie mają żadnych oporów przed czerpaniem korzyści i wykorzystywaniem bezwzględnym innych ludzi. To dobrze dosyć pokazuje, myślę, charakter tej jednostki SS, która nosiła cały czas imię właśnie od swojego dowódcy. Nie tylko dowódcy. Uprawnienia Dirlewangera wobec podwładnych były uprawnieniami pana życia i śmierci. On mógł każdego z tych więźniów skazać na śmierć w dowolnym momencie. Pojawia się istotny moment, czyli atak na Rosję, plan Barbarossa i wejście w tereny wschodnie. Jest wysłany jako właśnie człowiek o tak specyficznej moralności, nawet jak dla hitlerowców, na tyły w linii frontu po to, żeby pacyfikować, jak to się ładnie mówi, a w praktyce mordować partyzantów i wszystkich im, ludzi wszystkich, którzy im sprzyjają. Do 1944 roku zwalczają partyzantkę, przeprowadzają pacyfikację białoruskich wsi. Dlaczego go wysłali na tereny dzisiejszej Białorusi? Kto się tak potrafi ukryć w lesie, na bagnach, w gąszczach, jak nie kłusownik? On od tej strony, no, Niemcy pomyśleli pragmatycznie, że wejdą i będzie łatwiej im walczyć z partyzantami. Ci ludzie na Białorusi się wsławili taką złą sławę mieli, która już waży na jego opinii do dzisiaj i to nie jest opinia niezasłużona. On po prostu równał z ziemią wszystko, czyli jak wchodził do wsi, to mordował wszystkich. Palił się, ludzi palił. Robił to w sposób brutalny. Nie tylko jak to właśnie Niemcy, że szkoda kuli, nie? No to palili ludzi w stodołach, spędzali ludzi pod karabinami maszynowymi, podpalali. Jak ktoś uciekał, to dostawał kulę. I on tutaj się sprawdza i oczywiście jest chwalony przez swoich dowódców.
dowódców. To nie może być inaczej. Wreszcie w sierpniu 1944 roku brygada Dirlewangera skierowana jest do stłumienia powstania warszawskiego. Nawet powstańcy warszawscy zresztą piszą o tym, że to są strasznie niebezpieczni żołnierze Dirlewangera, bo oni się obwieszą różnymi kawałkami drewna, liśćmi, kawałkami gruzu, ich w ogóle nie widać. Generał Gryf, czyli Brochwicz, miał charakterystyczną ranę na twarzy. To właśnie postrzelił go snajper od Dirlewangera, tylko Gryf mówi, powinienem nie żyć, tylko że w momencie strzału jakoś ruszyłem lekko głową, nieświadomy tego, że właśnie leci w moją stronę pocisk i on tylko strzaskał generałowi tutaj szczękę, natomiast nie zabił go, chociaż był wymierzony idealnie. 5 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się od strony WOI masakra ludności cywilnej, która chroniła się w domach. To poczucie bezpieczeństwa w domu jest zakorzenione w każdym człowieku. Całe tysiące ludności cywilnej były rozstrzeliwane czy rozrywane granatami przez Niemców, bądź w swoich własnych mieszkaniach, bądź na podwórzach. I to, co się tam działo, czyli podpalanie ludzi, wchodzenie do szpitali, mordowanie chorych ludzi, wszystkich po prostu, jak jeden, i to w sposób też spektakularny, nie zawsze kulą. To jest ta brutalność tej dziczy, że oni kolbami roztrzaskiwali głowy, mordowali w sposób taki bardzo plastycznie, brutalny. Dirlewanger do Warszawy przybył prawdopodobnie dopiero 10 sierpnia, czyli ta najgorsza zbrodnia, która jest przypisywana właśnie Dirlewangerowcom, już się dokonała. Rzeź Woli to nie Oskar Dirlewanger i jego wtedy w Warszawie nie ma. W Warszawie jest jeden z jego pułków, który idzie na szpicy, który zabija nie tylko powstańców, zabija również cywili. Natomiast ten pułk właściwie przestaje istnieć, bo z ponad 400 ludzi powstańcy zabijają około 400. Więc on cały czas jest na pierwszej linii walk. I ta odpowiedzialność Dirlewangera, który przybył już po rzezi Woli, za rzeź Woli, no musi być w pewien sposób jednak z niego zdjęta, a przerzucona na tego, który atakiem na Woli dowodził, czyli na generała Rinnefarta, który bardzo dokładnie realizował rozkaz Hitlera: zabijcie wszystkich. Dirlewanger pojawia się 10 sierpnia, potem ściągane są kolejne oddziały jego brygady i rzeczywiście Dirlewanger już dowodzi następnymi walkami swoich oddziałów. To, że nie ma na sumieniu rzezi Woli, to nie znaczy, że sumienie ma czyste. Sumienie Dirlewangera obciąża chociażby rzeź na Starym Mieście. Powstańcy opuszczają Starówkę koniec sierpnia, początek września, kanałami wychodzą ze Starówki do Śródmieścia. Natomiast ze Starówki nie wychodzą wszyscy. Taka jedna z najbardziej brutalnych, poruszających, przerażających zbrodni dokonanych przez SS-manów Dirlewangera to szpital na Długiej 7. I 2 września do tego szpitala weszli właśnie Dirlewangerowcy. Nie wiemy, znowu, nie wiemy, ilu zamordowali. Mamy dokładne opisy tego, co się tam działo. Bo nie wszystkich zabili. Ale szacunki mówią o ponad 400, a zbrodnia jest tym bardziej przerażająca, że byli to ranni. Że byli to ludzie leżący w piwnicach, w salach. Szpital był przepełniony, druga kondygnacja była zburzona, więc również w piwnicach ranni leżeli. I wpadają, najpierw tam weszli 2 września żołnierze Wehrmachtu, bo wtedy Wehrmacht już bierze udział w tłumieniu powstania. I powiedzieli, okej, to szpital, jak nie ma tu bandytów, to dobrze, i sobie poszli. A potem przyszli właśnie SS-mani od Dirlewangera i wtedy zaczęła się rzeź. Zaczęli zabijać siostry, zaczęli zabijać rannych, zaczęli wrzucać granaty do piwnic, zaczęli i podpalili. Mamy mnóstwo świadectw mówiących, że na stosach płonęli nie tylko ci zabici wcześniej, ale również żywi.
Następny szlak bojowy Dirlewangera to po Wiśle Czerniaków. Nie wiemy, czy to im można przypisać na przykład powieszenie kapelana AK, księdza Stańka, pseudonim Rudy, na stule na zapleczu fabryki na Czerniakowie. Ale pasowałoby to do modus operandi tej bandy. Niemcy zrównali Warszawę z ziemią. I ten Dirlewanger, on za to dostaje oczywiście ordery i awansuje. Jego grupa jest coraz silniejsza. On oczywiście jest tak uhonorowany, że nawet Hans Frank mu obiad na Wawelu zrobił. Nie? To żebyśmy nie mieli złudzeń, że inni nie wiedzieli, co on robi. Oni doskonale wiedzieli, co on robi. Hans Frank wystawił dla niego taką uroczystą kolację z podziękowaniem właśnie w październiku 1944 roku, że on tutaj, służąc najlepiej Niemcom, dokonał pacyfikacji powstania, które zagrażało tutaj interesom Niemiec. I jakie jest następne jego zadanie? Pacyfikacja, mordowanie Słowaków. Jest powstanie na Słowacji, on tam też jedzie w tym samym celu. Ma to samo robić, mordować Słowaków, Cyganów, wszystkich, którzy tam są. Front się cofa, Niemcy przygrywają, to on też zaczyna się chować i się chowa. Schował się, ale go znaleźli na terenie francuskiej strefy okupacyjnej. Skończył, można powiedzieć, że gdybyśmy nie to, że pragniemy sprawiedliwości, to moglibyśmy by powiedzieć, że skończył tak, jak na to zasłużył. To znaczy został zatłuczony. Prawdopodobnie przez byłych więźniów obozu koncentracyjnego w obozie jenieckim został dokonany samosąd. I tutaj dla historyka jest oczywiście więcej pytań niż odpowiedzi. Poza ostatnim, że wiemy, że tam został zamordowany. Przez lata chodziły legendy, że Dirlewanger żyje, że jest doradcą w Egipcie. Zwłaszcza w czasach wojny Egiptu z Izraelem, że kupuje broń od Związku Sowieckiego. Wszyscy widzieli go, gościli. No nie, jest przeprowadzony. W związku właśnie z tymi legendami, że Dirlewanger żyje, dokonano ekshumacji w roku bodajże 1960 i okazało się, że tak, że tam w grobie, w tym Altenstadt bodajże, leży właśnie Dirlewanger. Był bardzo charakterystyczny. Charakterystyczną postacią wyróżniał się wzrostem, bo był bardzo chudy, miał prawie 190 cm wzrostu i to, co widać na fotografiach, miał niezwykle wystające kości policzkowe, takie, których nie można z niczym pomylić. I sekcja potwierdziła, że w tym grobie wskazywanym jako grób Dirlewangera leży właśnie ktoś taki bardzo wysoki, z wydatnymi kośćmi policzkowymi, który zginął od ciosu w głowę tępym narzędziem. Zbrodniarz, którego dosięgła sprawiedliwy, czy zasłużony, może nie sprawiedliwy, ale zasłużony los, na który sobie ciężko przez całe życie pracował. Inni zbrodniarze niemieccy zdołali ujść i zemście, i sprawiedliwości.